Słuchajcie, wyjechałem na wakacje, jestem właśnie na plaży! Patrzcie, jaka woda przezroczysta, jaka piękna woda, wszystko pod wodą widzę, ale jest super! Moje pierwsze wakacje, samemu wyjechałem, będę się opalał, są leżaki, są parasole, tam jest jeszcze namiot, ale jest kozacko, zobaczcie, doczekać się wakacji nie mogłem! Woohoo! Ale fajnie, jeszcze samemu w ciszy, jest naprawdę super, a pogoda mega świeci, słońce jest z 30 stopni. Mamy też tutaj namiot, a wy widzowie możecie wejść i zobaczyć moje koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Sprawdzajcie pieszalnika w opisie. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Nawet mamy łódki, możemy sobie łódką popłynąć, o elegancko, ale ja wypływać nie będę, bo się boję tam, żeby płynąć gdzieś dalej. Zaraz skoczę sobie do wody, a wy widzowie możecie skoczyć z apeczką w górę. O, coś tutaj było, czekaj, coś widzę. Nawet napoje mamy, patrzcie, jest Creeper Cola, Ender Fizz, Slime Soda Blaze. Ale super, będę mógł sobie wypić Creeper Cole, a wy widzowie możecie wypić subskrypcję. Pamiętajcie też o subskrypcji, zostawcie lajkacza, subskrybujcie, lecimy po 1 000 000 subików. Kto by chciał, to z góry dziękuję. Naprawdę jest gorąco, przegorąco, mamy taką gorącą pogodę, gorącą wodę, zaraz sobie ją wskoczymy do wody, tylko muszę się przygotować, weźmy sobie ją tutaj, wejdźmy, ale aż parzy piasek, jestem, tak jest gorąco. Pod parasolem jest w miarę bezpiecznie, dlatego że słońce aż tak nie świeci, dlatego że mogą się skryć w tym cieniu, nie? Dobra, możemy sobie przejść tutaj, z tej strony nawet. Ej, tu dookoła mogę. Patrz, ile tutaj możemy nawet. Wow, ale tam jest głęboko. Gdybym wszedł tam do głębi. Ej, coś idzie. Coś tam widziałem. Ty, co to jest? Coś tu idzie, coś tu idzie. Ej, co to jest? Ej, oddal się, oddal się. Kim ty jesteś? O nie, to straszny wolf, wielkołak. Ała, dostaję. Ała, ała, ała. Ej, odejdź, proszę, nie rób mi nic. Ale on jest wielki, patrzcie, atakuje mnie. Nie, atakuje mnie na wakacjach jakiś wolf. Jaki on jest wielki, zostaw mnie, psie. Zostaw, ej, nie poradzę sobie z nim. On jest zbyt ciężki, on jest zbyt wielki. Nie tak blisko, poważnie. Ale on jest bardzo, patrzcie, o, dostał strzała, ale nie dalej podchodzi. O, mam duży problem. On chce mnie zjeść. On ma takie czerwone oczy, że chce na mnie naskoczyć. Nie, no ja nie dam rady. Pomocy, pomocy, ratunku, ktokolwiek, ratunku. Jest tu ktoś, pomocy. Jakiś wilk. Biegnę. Co jest? Ej, ktoś wyskoczył. Kim ty jesteś? Ej, ktoś go atakuje, patrzcie. O, dostaje z miecza, tak, rozwal go, dobrze. Ej, patrz, druga, co jest? Syreny? Nie gadajcie. Ej, co jest? No walają go, dawajcie, mocno syreny. Co jest, syrenka? Jakaś różowa, czerwona, o co tu chodzi? O, ale go nawalają, dawajcie, rozwalcie tego brzydkiego, niedobrego wilkołaka, pomóżcie mi. Woohoo! Dawaj, syreno! Nawalajcie go, rozwalcie go, dawaj, mocno, mocno, Sebek. Ale nawalają, jak mocno, syreny. Aż, psie. Jesteście normalnie syrenami. Ale patrzcie, ale go wyganiają, ale dostaje. Tak jest, spadaj poważnie, ty wilkołaku. Mocno, masz, ej, Pati, padł. Dawaj. Jest, padł, serio? Padł, super. Ale kozacko, jesteście syrenami. Boj, jestem super syrenką. Masz normalnie, co jest ogon syreny? Zobaczcie na to. Ale jazda. I ty też masz ogon syreny. Wow, słyszałem jakieś dźwięki. Wszystko się zgadza. Dźwięki psów. O nie, on tu może sprowadzić jeszcze swoją drużynę wilkołaków. Lepiej stąd się oddalmy. Może chodźmy bliżej. Chodź, weźmiemy cię do siebie. Co? Jak do siebie? Nie rozumiem. Gdzie? Normalnie mamy dom pod wodą. Pokażę ci, chodź. Co? Macie dom pod wodą? Nie gadaj. Tak. Ej, ale masz piękny ogon, cały czerwony, a ja takiego ogonu nie mam, ja mam normalne nogi, tak, widzicie tutaj pod spodem, normalne moje nogi, a tutaj nawet ta dziewczyna ma fioletnie, różowe, wow, jaki ogon. I gdzie ładny mieszkacie, powiedzcie mi, gdzie mieszkacie? Pod wodą. Pod wodą mieszkacie? Serio? Tak. Nie gadajcie. Ale ja nie umiem pływać, ja nie umiem oddychać pod wodą. Nauczymy cię, chodź, zobacz, to jest proste, hop siu. Wow, ale wskoczył, super, wow, jak szybko popłynął, co jest tak szybko, patrzcie na to. Ej, czekaj, nie widzę cię, dawaj, patrz jak on szybko płynie, patrz. Miu. Jak, co jest, ale popłynął, patrz jak on szybko pływa. Też tak umieć? Ale, no, chociażbym się nauczył, ale tak nie umiem. No, nie wiem, czy wskakiwać do nich. Czy może, a ty co, wskakujesz czy nie wskakujesz? No wskakuję, czekam na ciebie. Wow, ale oni sobie fajnie super pływają, jak szybko w ogóle, wow. Aż nawet nad wodą płynie. Ogonem mogą naprawdę wysoko wyskakiwać płynąć. Możemy. Chociaż troszeczkę się cykam, nie wiem czy wejść do wody. Naprawdę, ej, cykam. Ej, uważaj, się. Dawaj szybko, za tobą pies. Co? O nie. Tylko nie on,
kolejny pies! Skakuj szybko! Dobra, wskakuję! Okej, wskoczyłem, dobra, jestem w wodzie! Dobra, tak jest! Ten pies nie wskoczy, bo się boi, okej, psy nie lubią pływać. Patrz, ale jestem w wodzie, dobra, uciekłem przed złym, niedobrym psem. Jestem normalnie z wami, wow, ale ja nie umiem pływać. Nie widzę, za niebiesko, niebiesko i nie potrafię oddychać. Gdzie mam płynąć? Halo, gdzie jesteś? Widzę, prowadź mnie, gdzie mam płynąć? Zapraszam! Ale ja nie umiem tak szybko płynąć. Wow, jak oni szybko pływają. Patrzcie, jak Patty szybko płynie. Ale ja tak nie potrafię. O nie, prostaj, nie mam powietrza. Powietrze. Nie, damy radę, tak. Pomóżcie mi, bo padnę, powietrze. Już cię pcham. Szybko, powietrze. Dobra, ej, ja nie mogę tak płynąć. Nie dam rady. A jeszcze chodź górą, tutaj powiem ci, kiedy masz zanurkować. Pod wodą, poważnie, i coś jeszcze mnie zaatakuje. No, nie wiem, no dobra, no to tutaj coś na dole widzę, jakieś wielkie koło, co to tak, jest? Tak, to jest to. Ale pod wodą widać, woda jest taka przezroczysta, taka piękna, nie? Że dookoła wszystko widzimy dosłownie. Okej, no dobra, to nurkuję jeszcze raz, nie wiem czy mi się uda, ostrożnie, uwaga, 3, 2, 1 i... Okej, weźmy sobie... Nie, dobra, czekaj, jeszcze raz, muszę nabrać powietrze. Musisz głęboki oddech wziąć. Okej. I teraz lecimy. Dawaj. Nurkujemy, dobra, patrzę, tylko powolutku, bo nie widzę za szybko. Czekaj, Patty widzę, okej, Patty jest. Ale tutaj, tędy, tu nie chodź. Nie ma innych stworzeń czasami, jakichś złych też? Mogą się zdarzyć, więc musimy się pospieszyć trochę. Tak, no, są tutaj, pływają to różne rekiny. Znowu powietrze mi brakuje, nie dam rady tak. Potrzebowałbym coś na powietrze, bo nie dam rady tak. Słuchaj, jestem w stanie ci coś załatwić, daj mi chwilkę, muszę odpłynąć. Muszę, okej, do góry. Co tu idzie? Coś tam jest, to jakiś potwór! Jakiś potwór! Weźcie go ode mnie, Tu jest jakaś kałamarnica, jak on wygląda. O nie, to potwór! Dobra, już na niego leci. Patrzcie, jakiś potwór podwodny! Ja nie umiem! Ja się boję! Ale oni go atakują! Odejdź stąd, ośmiornico! Wow, ale syreny się biją ładnie! Patrzcie, ale pięknie się biją! Jakie jesteście ładne syrenki, odpływaj. Naprawdę! Syreny mnie uratowały, ale dziękuję! Ale niestety ja nie umiem tak oddychać pod wodą. Ja potrzebuję mieć skrzela czy coś takiego, żebym umiał. Musiałbyś mi coś dać na powietrze. Posłuchaj, dam ci coś takiego na razie, będziesz musiał umieć, a wypić? Później nauczymy cię. Trzymaj, wyrzuciłem ci. No nie, muszę to zanurkować. Okej, nurkuję. Okej, wezmę to. Tutaj. Okej, nurkuję, widzę. Okej, mam to wypić. Dobra, to będę pił. Uwaga, czy dostanę coś? Uwaga, piję. Oddychanie pod wodą. Jest, mam! Wow! Pod wodą widzę lepiej, jeszcze lepiej. Tak jest. Ole, widzę, co dostałem. Ej, patrzcie, oddychanie pod wodą. O nie, znowu się tutaj czali. O nie, tutaj jest zła kalamarnica, weźcie ją, odpędźcie. Ej, jestem pod wodą i wszystko widzę, ale pięknie, ale jazda. Potrafię oddychać pod wodą i pływać. Uciekaj, kalamarnico, już! Ej, patrz jak super, jestem teraz u góry, wszystko widzę pod dołem, od razu lepiej. Dzięki. No to teraz tutaj mamy wpłynąć do środka. Zapraszam tutaj, do wejścia. Okej, dobra, no to do wejścia chyba. Idę teraz do domu syren. To jest wielki, gigantyczny dom syren. Wow, nigdy tutaj, w takim tędy, nie byłem. Zapraszam. Ja pierwszy raz odwiedzam podwodny świat i jeszcze w dodatku syren. Patrz, jaka syrenka ładna, jak to masz fajny ogon. Dobra, idziemy ostrożnie. O, tu jak słyszę jakieś dziwne odgłosy. Uważajmy, dobra, wchodzimy teraz do domu. Ale jazda, patrzcie, co wy macie tutaj za rzeczy. Wow! Ej, macie dużo tyle. Chodź, może cię oprowadzę po tym całym naszym jacuzzi, domu. Jacuzzi, kibel, no, co wy macie tutaj? Jakieś tabletki? No, co wy tu macie? Opowiadaj. Tutaj chodź, tutaj jest taki pokój, w którym śpimy. Wow, łóżko masz swoje i tutaj masz... I tu, wow, ale tak, nieźle. To jest moje, a tutaj jest syreny. Nawet syreny mają swoje drugiej. Łóżko. No, ładnie. I nawet budziki mają tu ustawione, żeby punktualnie wstawać. A wy lubicie punktualnie wstawać? O której Oczywiście, godzinie? Oczywiście, że tak. My zawsze punktualnie wstajemy. A o której godzinie budzą się syreny, powiedz? O której piątej. Godzinie? Piątej rano? A ja o 4:30 już. Ja o piątej, słyszeliście widzowie, o piątej rano stają syreny w morzu, w oceanie. No nieźle. A tutaj macie kuchnię. Tutaj jest jadalnia. Ale fajna babka, mogę sobie zjeść, jestem mega głodny. Ale dobra. Miało, ej, częstuj mają się. Patrz, tutaj ja gotuję najczęściej. A syreny lubią słodkie, już widzę, torci. Jakieś fajne, duży tort. Nawet macie, o, Creeper Call, tak u góry było. A, wy lubicie, patrzcie, płatki nawet macie, ale super.
super, Fruit Nam Hops. Niczego nie brakuje. Fruit Hops, ale fajne kolorowe płatki. Ej, wszystko, oni mają wszystko do żarcia, nawet marchewkę tutaj kroi. Ej, dużo macie do jedzenia, kuchnia jest naprawdę fajna. Duchaj, dużo się a chciałbyś zostać jednym z nas? Co? Żebym był też syrenką? Tak. Nie. Poważnie? Poważnie. Nie wiem, jak to się stanie. No to możemy spróbować. A tutaj coś po prawej macie. A tu łowicie ryby. Patrzcie, tu mają sieci, jakaś ryba wielka. Wow. Tak jest, tu możemy wejść i połowić rybki. Aha, tutaj będziesz mógł się pouczyć patrzcie, też. Patrz, ryb mają, no. Nie, dużo ryb macie, bardzo dużo. Jakieś wielkie łowią szczupaki, karasie i tak dalej. A tutaj macie co? Pokój do oglądania telewizor. A tu coś widzę, jakieś tajne przejście. Co to? A, tutaj przejście do tego. Ej, fajnie to macie zrobione. I swój telewizor, tam coś u góry jeszcze jest? Nie ma. Ale syreny oglądają telewizję? Co wy oglądacie w telewizji? Jak ci się podoba? My dziennik bajki? Poranny ze syrenami. Aha, dziennik poranny z syrenami. Wow, nieźle. Jakieś bajki, wiadomości oglądacie? Tu książki widzę, czytacie? Okej, syreny są bardzo mądre. Dużo jedzą, dużo śpią, szybko wstają. No fajnie, nawet książki czytacie. Ile wy książek macie? Wow, mnóstwo tak. Książek. Wy dużo wiedzy macie. A jak, wszystko w głowie. Jak ja miałbym być syrenką? Może mi dacie jakieś moce swe? Co? Słuchaj, musiałbyś wykonać parę zadań. Jakie zadania bym miał zrobić? Nauczyć się pierwsze szybko pływać tutaj. Aha, ja ci dam taki eliksir, który cię przyspieszy i zobaczysz, jak to jest. Jakoś muszę nauczyć się pływać, okej? Od lewej do prawej. Ćwiczymy, widzowie, ćwiczymy. Dobra, o pomalutku muszę przyćwiczyć. Może wtedy zostanę tą syrenką, nie? Ostrożnie, dobra. Tutaj pływę, ćwiczę już na lewo i prawo. Masz coś dla mnie? O, wypij to. Jakaś kolejna jest miksturka, patrzcie. Mikstura szybkości. Wow, teraz pijemy. Wypiłem, patrzcie, o, szybciej, troszeczkę. O, no, elegancko, szybciej tak jest, pod wodą. Tak jest, uczysz się szybko. Okej, okay, uczysz się szybko, dobra. Jeszcze oddychanie pod wodą, możesz dać mi ten eliksir na więcej czasu. Dobra, trzymaj, mam tutaj akurat. Okej, okay, dobra, może wejdziemy do wody, może jakąś magią dacie, albo nie wiem, co wy tam robicie. Patrz, o, wypiłem, dobra, super, mam dużo różnych rzeczy, wow. Ej, a kiedy ta zamiana musi być? Jak ona wtedy się dzieje? Musimy złożyć taki ogień, poczekaj, daj mi chwilę, ja to wszystko przygotuję, dobra? Ale ogień pod wodą tutaj? Dobra, uważajmy, patrz, wow, i tutaj jak jest to jest wielkie. A ja dalej niestety nie mam tutaj, patrzcie, no niestety nie mam ogonu, mam tylko swoje stopy, nogi, ale chciałbym mieć taki ogon prawdziwy jak wy, syreny, fajnie by było, żeby mieć. Ja chcę też taki ogon, ja chcę też taki ogon, co to za ogień? Ej, on coś podpala, co ja mam wejść do takiego ognia? Daj po środku. Serio, do ognia? I co wtedy będziecie mi jakieś tutaj robili... Eliksirki? Patrz, tak, muszli. Obrzucam muszli. Cię czymś, ale niczego się nie bój, nic się tobie nie okay, stanie. Wchodzę, musisz stanąć po środku, ja cię będę jestem rzucał jestem pomiędzy czymś. Ogniem, patrzcie, ogień się pali, jestem pomiędzy tym. A zobaczymy, co się stanie. Patrzymy, ej, ogień jest, ale nie wiem, potrzebny. Mam nadzieję, że oni nie chcą mnie ugotować. Poczekaj. Okej, okay, to mam nadzieję, że nie będę nie. Ich jedzeniem, nie? Bo jak będę jedzeniem syren, to wtedy będę miał przechlapane. O, coś tutaj wziął, coś ma w rączce. Co ty teraz będziesz robił? Trzymaj się, uważaj, rzucam cię. Rzuca. Wow, dostaję. Co ty mi robisz? Działa, tak jest, udało się. Wow, yes. Co mi zrobił? Ej, on mnie zamienił w syrenę, mam ogon. Tak jest. Patrzcie na to. Mam ogon, prawdziwy ogon. Normalnie mam ogon, ale jasta, patrzcie, normalnie z ogonem płynę, ale super. Umiesz pływać, jeszcze jednego ci brakuje. Słuchaj, gdyby cię ktoś zaatakował, to masz tutaj taki mieczyk i on ci pomoże. Ej, patrz, nawet mieczyk dostanę, serio? Gdzie jest tutaj ci wyrzuciłem. A coś tu może pokonam swoją pierwszą rybę wielką, jakąś gigantyczną. Czekaj, kim mam się teraz zmierzyć z tym mieczem? Co mam teraz zrobić z tym mieczem? Bo trzymam mieczyk w ręku i nie wiem, co mam zrobić. Tu jest ten bobek, bierz go za tobą. Co, bobek? Ej, co to jest? Co to tutaj leci? Ej, musisz tego bobka pokonać! Mam tego bobka pokonać? Ej, kim on jest? A masz, nawalam go! Co to jest? Co tu się dzieje? Ej, patrzcie, jakiś bobek tu jest. Nawalam tego bobka, a masz! Dawaj go! Jak musisz wygrać, wtedy zostaniesz pełną syreną. Patrz, dźwięk on wydaje, a masz ty bobku! Ale śmieszny on jest, a masz, o nie! Patrz, dostaję! Palaj ty bobku, a masz! No nie chcę paść, ile masz? Rozwaliłem go! Jest, padł! Jest, udało się! Haha, rozwaliliśmy go! Super, to ja go rozumiem. A teraz uwaga, robię przyspieszenie, czekaj. I wziu, jak ja szybko płynę, to działa. Zobaczcie, jak szybko płynę. Woohoo! Ale podwodny świat jest niesamowity. Jak ja szybko przepływam te wszystkie morze. Morza, w sensie te krajobrazy podwodne. Ale fajnie, coś tu w ogóle na środku jest. Co to jest? Jakiś piasek tu jest. Wow, co to za piasek jest? Nieźle, dalej, lecimy. Wziu!
Ale super, lecimy dalej. Naprawdę jest super. A wy widzowie możecie polecić na mój sklep po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Sprawdźmasok.pl, wbijajcie. Też możecie być na mojego Instagrama, Facebooka. Widzimy się jutro, odcinki są codziennie. Woohoo! Ale fajnie, teraz lecimy sobie tutaj.